Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcemy wam pokazać pierwsze PlayStation, jakie w ogóle pojawiło się na rynku. Jest to SCP-H1000. No, jak ktoś ma za dużo pieniędzy, jest ogromnym fanem PlayStation, to może sobie taką konsolę zamówić, gdyż różni się czymś od późniejszych modeli. Różni się wieloma rzeczami późniejsze konsole. Każda z nich późniejsza była już okrojona. Ta jest najbardziej wypasionym modelem, że tak powiem. No, czyli wychodzi na to, że warto. Niby warto, niby nie warto. Natomiast pudełko, jak widzicie, jest najmniej wypasione ze wszystkich. Chociaż aktualnie jest taka moda, żeby właśnie robić pudełka takie. Jak widzicie, na nim ono głównie charakteryzuje się tym, że zdjęcie jest takie skylines, jakby z telewizora zrobione. Minimalizm troszkę. Mocny. Mi się wydaje, że po prostu to jest tylko moje przypuszczenie, że jest to związane z tym, co oni wtedy produkowali, czyli głównie telewizory i karton wyglądał po prostu tak. Kupowaliście telewizor i nieistotne było, co, jak pudełko wygląda, po prostu kupowaliście. Ale jest nadrukowane, nie jest narzucone. Po co mieli się nad kartonem szczypać? Później się szczypali, jeżeli zobaczycie, tutaj za nami stoi wersja europejska, pierwsza europejska PlayStation, jaka wyszła, już jest kolorowo i wesoło. Natomiast w Japonii SCP-H1000, w Europie 1002 i w Stanach 1001. Te konsole są kompletnie różne, w sensie 1001, 1002 jest to właściwie to samo, 1000 jest inna. Różni się na przykład tym, że płyta główna jest kompletnie inaczej zbudowana, a SCP-H1000 ma również z tyłu wyjście S-Video, którego wyjścia nie ma już żadna następna PlayStation. Płyty główne jest, o ile pamiętam, drugie tyle. Tak, płyta główna zajmuje, tu jest zasilacz w tym miejscu, płyta główna natomiast jest od początku tutaj z tyłu, aż do końca do przodu. Największa chyba możliwa, jaka tylko była w PlayStation. Po otwarciu konsoli też widzimy tutaj naklejki. Jakieś krzaczki. Krzaczki, dotykaniu lasera i tak dalej. Coś w tym stylu. Tego po prawu nie udało mi się rozkodować, co tu dokładnie chodzi, można się tylko domyśleć. Ciekawe, dlaczego zrobili ten laser pod kątem? Może żeby fajniej wyglądał, a później się ogarnęli, że jednak nie, mi się wydaje, że on był pod kątem po to, że jeżeli wkładacie płytę do konsoli, po prostu nie macie możliwości go naruszyć w żaden sposób. Jeżeli już jest tutaj, no to macie możliwość mu tam palucha włożyć. Jeżeli jest w ten sposób schowany, no nie macie możliwości za bardzo go tak przypadkiem uszkodzić. Może. To jest też moje przypuszczenie, nic poza tym. Ogólnie z zewnątrz konsola wygląda identycznie. Oprócz tego, że z tyłu są te krzaczki, jest wejście z wideo oraz cincze. Cincze są znane z konsol europejskich, czyli jeżeli kupowaliście europejską, ona jest opisywana jako audiofilska konsola i w ogóle oczywiście ta też. Fajnie ją wypasili w te wyjścia, bo można było czym podłączyć. Można było byle cinchem podłączyć, RCA kablem, albo S-Video jakimkolwiek, albo kablem multi od Sony. A później się kapnęli, że jeżeli będą sprzedawali kabel osobno, no to jeszcze sobie to robią. No. Bo może ktoś zgubi, może ktoś uszkodzi, tak? Co jeszcze tutaj w tej konsoli jest ciekawego? Od spodu ma takie największe nóżki możliwe ze wszystkich. Późniejsze 9000 na przykład model już został pozbawiony w ogóle tego takiego tutaj futerka, uniemożliwiające się ruszanie konsoli. I dużo mniej etykiety. I japońska wersja tak ma bardzo małe etykiety. Wyprodukowana w fabryce Kisarazu. No, była kilka fabryk po prostu i to jest znaczenie w Japonii zdecydowanie. Nie w Chinach. Oprócz tego właściwie konsola nie różni się niczym od późniejszych modeli. Oczywiście posiada też ten port rozszerzeń tutaj. I pracuje na napięciu 100, także żebyście czasem nie wpięli sobie kabla w gniazdko 230, bo będzie po niej. Co jeszcze można o niej ciekawego powiedzieć? Można by było wymienić zasilacz. Można, tylko to już jest takie trochę krzywdzenie konsoli, zwłaszcza, że nie jest najtańszym modelem. Co, i psują się poza tym, tak? Ma najgorszy możliwy laser, jaki możecie spotkać w PlayStation, także jeżeli chcecie na niej grać, nie bardzo. Jeszcze gorszy niż SCP-H1002 europejska. Tylko że SCP-H1002 mamy tutaj jedną, zresztą stoi. Jak widzicie, nie ma już portu S-Video. Konsola SCP-H1002 ma już lepszy laser niż konsola SCP-H1000. Kolejną odsłonę tego lasera, gdzie zmieniono plastikowy koszyczek, który jest tutaj w tej konsoli. Laser porusza się na takim plastikowym koszyczku, który po prostu się szybko wyrabia i w skrócie szlak trafia w laser. Tutaj ten koszyczek został zrobiony z metalu, ale i tak to średnio pomaga, ponieważ ogólnie troszeczkę lepiej, ale dalej dzieje się to samo. Ale to zależy ile kto by teraz grał. Kiedyś może się grało, nie wiem, 60 godzin tygodniowo czy nawet więcej i stąd te lasery padały, a teraz jak ktoś nie ma czasu, to nie pogra tyle, żeby wykończyć lasy. Raczej.
Raczej nie, ale w tych konsolach mogłoby się udać. Są bardzo, bardzo delikatne. Fajny jest kabel cinch. Jest na bajerze. Kabel cinch jest mocny na bajerze, jest inny niż wszystkie kable, jakie były u nas sprzedawane. Jest opisany, ma napis Sony, wytłoczony na każdym. Na każdym, tak. Tutaj ma napis Sony też. Także fajny, fajny. Można sobie regulować, jeżeli, nie wiem, macie jakoś szerzej te kable, czy bliżej możecie sobie... Ale na tych z tyłu już nie ma Sony. Ale są pozłacane. A, no to fajnie. To też jest jakiś taki ewenement. Oraz na kablu do wideo jest maleńki, maciupki napis Sony Video Cable. I są matowe, ponieważ wszystkie, które ja znam, były takie... Mieli w Japonii SCART? Dlaczego nie dali kabla RGB od razu? Nie mieli z tego, co kojarzę. Albo S-Video. Tam był bardzo popularny, tak samo jak w Stanach, standard S-Video. W Stanach na przykład, z tego co ja wiem, nie wiem jak w Japonii, ale w Stanach SCART kompletnie nie jest znany. I sprowadzają go sobie z Europy, ponieważ ma lepszy obraz. Zobacz, ile to jest z kabli. Nie byłoby taniej dać jeden dobry S-Video kabel niż trzy pozłacane tak? Kabel do prądu do tej konsoli wygląda tak, czyli wejście ogólnie takie samo jak w Stanach, takie malutkie, śmieszne. I troszeczkę inny wzór niż tych kabli, które my znamy, czyli jakieś takie, bardziej przypomina trochę kabel głośnikowy, bym powiedział. Może dlatego, że nie musiał przenosić jakiegoś większego napięcia jak 230, tylko setkę i... No jest szary. Jest szary, ale te konsole 1002 też posiadały szary kabel. I pad jest inny, tak? Pad to jest STPH1010, czyli poprzednia wersja pada, na którym wszyscy u nas w Europie grali. 1080. 1010 jest bardzo rzadkim padem, ogólnie jest go ciężko dostać, przynajmniej w Europie. Znam chyba jedną osobę, wiem, że na pewno ma, jest to człowiek, który prowadzi strefę PSX, to wiem, że on ma. I zresztą ma też tą konsolę, poza tym nie kojarzę, żeby ktoś ją miał, nie znam nikogo innego. 1010 ogólnie podobne do 1080, tutaj jest 1080. Może pokażmy z wyglądu, z przodu. Prawdopodobnie widać, że jest mniejszy. Nie wiem, jakie oni mają ręce w Japonii, ale ten jest zdecydowanie za mały. Ten jest dużo mniejszy. Jest opór mały. Ten jest mały, ten jest jeszcze mniejszy. Tego można złapać całymi dłońmi, a tego już się nie da złapać. Jakiś czas temu udało mi się również kupić 3 pady STPH1010 w pudełkach. Także jeżeli ktoś był, jak widzicie zresztą, pudełko z tamtego czasu to jest 94 rok. Przypomina pudełko, w którym były sprzedawane PlayStation i wszystkie akcesoria do niej również były sprzedawane w takich robili pudełkach. Albo za małe pady, albo za duże jak ten, ta wielka kobra. Ale ten był zbudowany później. Ten jest elegancki. To jest, według mnie, ten jest najwygodniejszy, ale o tym może w innym odcinku. Taki bardziej jak PlayStation 4 trochę. Ma najdłuższe te rączki. Nie, w porządku. Nie, okay. Trzy sztuki. No, ktoś potrzebuje i ma małe rączki, to może kupić sobie STPH1010, natomiast w pudełku go dostać możecie sobie przejrzeć IBA i jest to kompletny fart, jak trafi się w pudełku. Mi się akurat trafiły trzy. Gdzieś jest także filmik na YouTubie, gdzie rozpakowywałem paczkę z tymi padami. Aktualnie jak patrzyłem, czy można je kupić, są luzem do kupienia, natomiast pudełko nie udało mi się trafić żadnego. Konsola SCPH-1000, jeżeli chcielibyście ją kupić, no jest to raczej większy wydatek niż mniejszy. Tak jak SCPH-1002, czyli te europejskie modele, chodzą po około, no nie wiem jak to przeliczyć, to jest jakieś 80-120 euro za konsolę. Tak, SCPH-1000 jest tą najdroższą konsolą i tak szczerze mówiąc cena może być kompletnie różna, czyli może to być 120 euro, a może to być również 180 euro. Możecie wejść sobie na eBay i zobaczyć, jak aktualnie sytuacja tam wygląda, jeżeli jesteście zainteresowani tematem. No i co? Myślę, że mniej więcej pokazaliśmy wam, jak to wygląda. Nie ma co więcej dodać. Specjalnie nie. Oczywiście wszystko jest w krzaczkach. Instrukcja do PlayStation także jest w krzaczkach, jest tu jeszcze kilka innych rzeczy. Troszeczkę wymiętoszona, ale jest. Nie wiem, można używać jakiegoś jeszcze translatora z Google'a chyba, żeby odczytać to wszystko, co tutaj jest. Wszystko po japońsku. Karta gwarancyjna, jakieś inne tam głupoty, które były dodawane do konsoli. Konsola kosztowała, pamiętam, że dużo, dużo więcej niż ta europejska konsola. Nie pamiętam już dokładnie tych cen, ale była tak o 1/3 droższa bodajże od tych konsol. No jest to pierwsza, jaka się tylko pojawiła. Później szybko obniżki były. Błyskawicznie, no. Także powycinali te wszystkie cincze z tyłu, z wideo, wyjścia. Mniejsza płyta główna i obcięli koszty.
płyta główna zmniejszała się z każdym modelem, bym powiedział. No. Z każdym jednym. Na końcu SCPH 9000, 9002 w Europie, miała tą płytę tak, o, tylko po to. Malutko. Natomiast to, no to jest konsola, którą Ken Tutoragi razem z całą resztą projektował i to jest owoc tej pracy, która wyglądała właśnie tak. Późniejsze modele zawsze były już troszeczkę okrajane, cudowane, żeby obniżyć cenę. No tak, cały czas jest, ze wszystkim. Ze wszystkim, tak. Ostatnio, kojarzysz te Toblerone, te czekoladki takie długie, tak. Nawet czekoladki obkroili. Nawet czekoladki obkroili, zmieniła się ich waga. Tak, zmienili wagę i drastycznie wygląd, wyglądają śmiesznie. No, także jeżeli jesteście zainteresowani taką konsolą, zapraszam na eBay, ponieważ w Polsce raczej będzie to niedostępna. Mówię raczej, ponieważ u nas ktoś sprzedaje na Rose konsolę za kosmiczne pieniądze. Po prostu kosmiczne. Ostatnia najtańsza Nvidia Rose w pudełku, jaką mi się udało znaleźć, nie było napisane, że jest nowa, ale w ładnym stanie. Pudełko, instrukcje, wszystko kosztowała 700 tam z kawałkiem euro. Jak już zamawiać takie rzeczy, to raczej z Japonii, bo tam jest tego więcej i można są tak niższe ceny. I polecałbym raczej licytację niż kup teraz, tak. Ponieważ kup teraz są bardzo, bardzo... IBA jest zaśmiecony cały takimi ofertami, kup teraz za jakieś zawyżone ceny. Tak. I nikt tego nie kupuje i te aukcje po prostu wiszą. I tam jeszcze wysyłki są zawyżone do tego, jakby było mało. Tak. No jest, ogólnie jest śmietnik tam straszny, dlatego Allegro było dużo fajniejsze. Ale było, ponieważ było, bo też się pozmieniali teraz i teraz też jest ciężkie w nawigacji. Kiedyś było elegancko, się klikało dwa razy i wiadomo, co było najtańsze i... Tak, a teraz robi się... A teraz się trzeba naprawdę naszukać, narzucać jakichś filtrów i tak dalej, no. Robi się syf. Syf. Jeżeli jesteście zainteresowani zdjęciami tej konsoli, dokładnie tej, która tutaj stoi przede mną, wejdźcie sobie na naszą stronę internetową www.projectgamer.pl. Link będzie w opisie. Możecie wejść sobie do artykułu lub do galerii, już co wolicie. Zapraszam również w ogóle do odwiedzania naszej strony. Jeżeli będzie częściej odwiedzana, oczywiście będzie pojawiał się więcej artykułów. I tymczasem kończymy. I do następnego odcinka. Na razie. Na razie.